poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z czasem seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków. Zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Cię bardzo serdecznie w tym poranku z czasem seniora. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i zaczynamy! Słuchajcie, zaczynamy! Dzisiaj opowiemy sobie o wielkości, o tym, czy jestem osobą wielką. No właśnie. Tak zastanawiając się nad tym, doszłam do wniosku, no, że właściwie ja mogę o sobie tak powiedzieć, ponieważ jestem wzrostu 1,80 m, także jestem wielka, jestem wysoką kobietą, wysoką osobą. No ale to chyba nie o taką wielkość chodzi. Oczywiście, że nie o taką. Chodzi bardziej o tą wielkość, która jest tak naprawdę w nas. Czym i jak można tą wielkość osiągnąć. Im dłużej żyję, to tym bardziej przekonuję się, że wielkość drugiego człowieka polega na jego cichości, na tym, że tak naprawdę patrzy na drugiego człowieka i ten drugi człowiek wcale nie musi nic mówić, ale on swoimi czynami będzie mówił dużo, dużo więcej. Wielcy ludzie dla mnie to tacy, którzy może czasem idą przez życie bardzo cicho, ale w swoich czynach są bardzo głośni, bardzo widać, w jaki sposób no właśnie żyją. Tą ich wielkość można zobaczyć w ich codzienności, w tym jak sprzątają, jak podchodzą do normalnych, zwyczajnych obowiązków, do tego jak się uśmiechają, jak idą na zakupy, jak są radośni w ciągu dnia, czy mają chęci, czy też ich nie mają. To są dla mnie ludzie wielcy. Osoby wielkie ja postrzegam jako osoby nie te, które mówią o sobie, że są osobami wielkimi, tylko jako osoby, które rzeczywiście żyją we wspaniały sposób, żyją w taki radosny, uśmiechnięty, poukładany sposób. Nie dyskutują, nie jakoś nie przekonują do swoich racji, tylko po prostu są dla drugiego człowieka, podtrzymują, wspierają, pocieszają. No to są dla mnie ludzie wielcy. Ludźmi wielkimi także mogę nazwać osoby, które często spotykam, osoby starsze, które są często schorowane, które naprawdę nie mają powodów do tego, żeby się uśmiechnąć. Nie mają powodów do tego, żeby ich dzień był dobry. A mimo to właśnie są uśmiechnięci, mimo tego ich dni są dobre, nie opowiadają o swoich problemach, nie zarzucają swoimi jakimiś trudnościami drugiego człowieka, tylko wręcz odwrotnie jeszcze pocieszają. To tak naprawdę oni powinni być pocieszeni, a to oni stają się pocieszycielami. To są dla mnie osoby wielkie. Zachęcam Cię dziś do tego, żebyś pomyślał sobie, czy jesteś osobą wielką, czy tak byś się nazwał, a jeśli nie, to dlaczego, a jeśli może znasz kogoś, kogo byś w ten sposób właśnie zidentyfikował, nazwał tak inną osobę, to zachęcam Cię do tego, żebyś zapisał albo nawet napisał do tej drugiej osoby właśnie: wiesz, dziękuję Ci za Twoją wielkość, za to, że w swojej cichości jesteś tak wielki, że swoimi czynami pokazujesz tak dużo. Napisz dziś SMS-a, zadzwoń, porozmawiaj z tą właśnie wielką osobą, jeżeli taką znasz. Jeżeli nie masz takiej osoby wokół siebie, ale sam uważasz, że jesteś osobą wielką, to po prostu uśmiechnij się do siebie, pomyśl: super, dobra robota. Dobrze, że właśnie taki jestem. Cieszę się z tego, kim jestem, jaki jestem. Uśmiechnij się do siebie.
tego Ci życzę dzisiaj. Zobacz wielkość w sobie i w drugim człowieku. Małgorzata Kospin. Pa.